Cześć wszystkim i każdemu z osobna z tej strony Nostradamus i zapraszam do następnego już odcinka z gry City Skylines, z której rozbudowujemy dalej naszą miejscowość. W dzisiejszym odcinku będziemy dalej, myślę, rozwijać tereny te przemysłowe, które tutaj postawiliśmy, czyli Tartak Ursus. Tartak. No niech będzie Tartak. Więc w tym kierunku się troszkę rozwiniemy, myślę, i jest duża szansa, że dzisiaj korzystamy te tereny tutaj, czyli piękną płaszczyznę po drugiej stronie rzeki, gdzie zlokalizujemy sobie kolejne tereny mieszkaniowe. Możliwe, że jakoś połączymy to z tym. Natomiast będę chciał zrobić to troszkę inaczej niż do tej pory. Ale zanim musimy w dalszym ciągu zająć się przetwarzaniem odpadów, więc dostawię sobie jeszcze jeden. Tak patrzę, czy ja jestem w stanie tu dostawić jeszcze jeden zakład przetwarzania. Ja bym to może w ten sposób zrobił, tu, chociaż nie, tu nie, ale tu. Albo w ten sposób bardziej. Dobra, nieważne. Jeszcze jeden zakład przetwarzania z tego względu, że właśnie, że potrzebujemy mieć tutaj na pewno duży zapas na przetwarzanie tych odpadów, no bo jednak ich produkujemy troszkę za dużo, czego chciałbym jednak uniknąć w najbliższym czasie, ale te zakłady zrobię właśnie w takich kwartałach. Tutaj i być może z drugiej strony drogi porobię sobie takie dróżki, gdzie to będzie się wszystko fajnie rozwijało, mam nadzieję. Dobra, mamy to. Jak u nas z prądem wygląda sytuacja? Z prądem zaczyna też robić się sytuacja dosyć napięta, więc myślę, że elektrownia naftowa to nie będzie głupi pomysł w tym momencie, ale to niestety musimy troszkę poczekać, aż nam tej energii przybędzie. Jak wygląda prędkość wiatru? 6, więc ten spadek mamy, wynika nam głównie z prędkości wiatru. No i tą elektrownię myślę, że jak najbardziej będę chciał tutaj postawić. Tylko tu, może tu, może tu postawię. Bo będzie takie zagłębie energetyczne, powiedzmy, gdzie będą te, będzie nam ten prąd produkowało. Tutaj z czasem postawię też, myślę, spalarnie, chociaż te spalarnie tak naprawdę dużo nie mamy i to by było lepsze, bo jednak te 12 MW energii nam będzie produkować, więc może w sumie jakbyśmy wytrzymali, nie, no i tak muszę elektrownię postawić i tak to bez dwóch zdań postawię, tylko którą, tą czy tą. Kurde, nie wiem. Tu nam 18 postawi, tu nam postawi trochę więcej, produkuje. No może tu. O, kurde, hałas to wydziela. To mi się nie podoba. No i wiecie co, ja postawię tutaj zwykłą elektrownię wiatrową i picobello i siemanara. Nie będę, nie chce mi się tego tutaj tak naprawdę robić, ale nie mam chyba za bardzo wyjścia, no bo tu jest ósemka, ale tu już jest za blisko domu, więc chyba postawię cyk i myślę, że w najbliższy czas tej energii troszkę będziemy mieli więcej. Tak w tym momencie zapada noc, więc myślę, że ja zrobię coś takiego, puszczę drogę jakoś. Ile mnie to będzie kosztować? 6000. Tak, więc zaraz. O, teraz będzie dobrze widać. Będę chciał gdzieś to poprowadzić w tamtym kierunku. O, o tako. I zrobię sobie tutaj zakręt. I zaraz wam powiem dlaczego. Dlatego, że całe osiedle będę chciał rozwijać tutaj po bokach, w zasięgu tej kratki. Natomiast w tą stronę zrobię jedynie, jakby to powiedzieć, połączenie z tamtym osiedlem, a chcę to zrobić w taki sprytny chyba sposób, tak mi się wydaje przynajmniej. Mianowicie, że tak powiem, za przeproszeniem, pierdalne se tu rondo. Zaraz wróć, ile to mi daje. Odległość pokazuje, nie kurwa.
Koszty, dobra, niech będzie koszty 240. 240. Czyli to mi daje gdzieś od dotąd, tak? Dotąd, o, dobra. Czyli tak, pyk, 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 nie zarabuć, pyk, 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 pyk i pyk, pyk, mamy rondo. Zaraz sobie te drogi pokasuję, ale najpierw chcę porobić wyjazdy w tym kierunku może też i dopiero sobie wykasuję te środki. Dodatkowo, co to chce ode mnie? A w ogóle ile hajsu by przybyło? Nie zauważyłem. Co to jest? A, kolejka jakaś, dobra, olać to na razie. I zechcę sobie z tego zrobić jednokierunkowo, bo po kiego przeproszeniem wuja na drodze mają jechać w tych dwóch kierunkach. I to mi wyszło względnie, tak patrzę. Jest co prawda tutaj troszkę jeszcze problem, ale nie jest nie do rozwiązania. Dobra, na razie zanim pójdę w tym kierunku, mi się wydaje, że jeszcze możemy śmiało pójść tutaj. I chciałbym to właśnie zrobić, czyli cyk, cyk i połączyć to tu. Tu jeszcze muszę tak zrobić połączenie, bo widzę, że nie ma, niestety. No i dobra. Dobra, wygląda na to, że tu jesteśmy już względnie ubezpieczeni, jeśli chodzi o tereny, znaczy uzbrojenie terenów. Osiedle Zarzeka, to jest jak najbardziej do rozbudowy, tylko że właśnie tu jest jedna krzyżówka. Tego się kurwa obawiam trochę, wiecie? Tego się niestety troszkę obawiam, więc wydaje mi się, że to pójdzie do rozbiórki. I te tereny jednak je zlikwiduję, dlatego że zechcę zrobić tutaj krzyżówkę i to jakoś połączyć, wiecie? I ja będę chciał to niniejszym chyba uczynić, żeby to rozwijać. O Jezu, czemu to się tak zrobiło głupio? Dobra, zatrzymam sobie czas, dlatego że tą drogę zechcę, ale tylko dotąd. Tego niestety nie będę ruszał. I dobra, tu jeszcze puszczę to dalej. To niech będzie, to niech będzie. Tylko, że tak, drugą krzyżówkę to ja sobie zrobię w tym kierunku. Dobra. Na razie powiedzmy, że to mamy. To czemu by tego nie połączyć i zrobić tutaj takie kwadratowe rondo w sumie? No właśnie. Tyk. Cyk, cyk, cyk i cyk. No i niech tak jeżdżą sobie. Mamy kwadratowe rondo. Tu nam troszkę usprawni ten ruch. Co prawda stąd będą raczej się Nie, no i tak muszą tędy jechać. A takie kwadratowe rondo gdzieś widziałem w Warszawie niedawno, więc to jest jak najbardziej, myślę, zasadne zrobić coś takiego. Dobra. I tak potrzebujemy tutaj się pozbyć tej zabudowy i rozwinąć ją w tym kierunku. Żeby rozwinąć ją w tym kierunku, potrzebujemy jeszcze troszkę dróg sobie dostawić. Więc tak, to na pewno mi zacznie już. Nie, jeszcze sobie troszkę to przedłużę. A wróć, czekaj. Nie, to nie, to nie, to. Oddawaj to. Pik, pik, pik. Dobra. I ja teraz będę chciał, gdzie jest to rondo? Tam jest to rondo. Więc jeszcze sobie tą drogę przedłużę o tak, o. Pyk. Jak to wygląda z zakrętem? Nie wiecie co inaczej tu kurwa zrobię, bo coś mi tu nie pasuje. Zrobię to se o. O tak. Jak tu wygląda sprawa z węzłami? Zaraz, jak to? Oddaj. Raz, dwa, trzy. Nie, zaraz zrobię sobie to tak i dotąd. Pyk. Zaraz, jak to zrobiłem? Tak i dotąd. Dobra. Cyk, tak sobie to wyrównam. Skasuję sobie to.
Wiem, że taka sztukateria jest trochę droga, ale już wydaje mi się, że problem z pieniędzmi powoli nam się rozwiązuje, bo jak widzicie, ten przypływ jest już dosyć konkretny. Więc nie musimy się chyba tym już za bardzo przejmować. Jak wygląda sprawa wody? Sprawa wody jeszcze nie wygląda źle. Tu sobie to przedłużę, tu sobie to. To jest prosto, czy nie jest prosto? No. Tu sobie to przedłużę, tu sobie to przedłużę. Ej, krzyżówkę dam, proszę ja was. Tu. Bo czemu? Nie, tu sobie dam tą krzyżówkę. Nie. Właśnie, to będzie troszkę za blisko tych. Za blisko krzyżówek chciałem uniknąć, więc możliwe, że ja dom miał sobie jakoś. Tu, o. I połączę to sobie z tym. I tu już dam sobie kolejną krzyżówkę tutaj. Nie, tylko że właśnie, ja bym chciał to zrobić równolegle do tej. Dobra, więc ja chyba znowu muszę bawić się sztukaterią i dać to prostopadle, które będzie tu, względnie tu. Nie wiem, czy ja to dobrze wymierzyłem. Zaraz się okaże. Zresztą tutaj tak się nie muszę za bardzo tym ruchem przejmować. Z tego względu, że nie będzie tu. O Jezu. Nie będzie tu aż takiego ruchu. Tak, przynajmniej mam taką nadzieję, bo tutaj wszystko będzie względnie fajnie skomunikowane. Ewentualnie. Tak sobie teraz myślę. Nie, dobrze, dobra jest. Dobrze jest, nie trzeba psuć. To mówię. Więc zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie. Właśnie, na pewno będę chciał zrobić to tędy. Gdzieś odtąd. Tylko tak odtąd. Pyki, cyk. No tak troszkę to. Nie wyszło to zarówno, ale nie będziemy psuli. Tak samo zrobię to w tym miejscu. Dlatego, że zrobię to tak i zrobię to tak. I tak mi troszkę intuicyjnie może, ale wyszła całkiem fajna możliwość zagospodarowania tego. Tutaj niestety nie będę się budował, bo tu jest teren zalewowy. I troszkę się boję, że wchodząc w te tereny będę po prostu narażony na niszczenie tego. Wiecie co? Ja to zrobię w ten sposób. O, pyk. Pyk, pyk. I puszczę sobie to. No, kurde. Jeden nie irytuj. Pyk. Pyk. I o tako. Nie będę tu już łączył. A może czemu by nie? Skoro tam połączyłem, to niech i tu będzie. Dobra, mamy kolejne duże tereny pod zabudowę. Myślę, że hajs mamy jak najbardziej na kolejną szkołę podstawową, ale chciałbym tylko średnią dostawić, wiecie, chyba. Tak patrzę, no niby. No, dostawię tam jedną podstawową, jedną średnią, tylko niech tam mi troszkę hajsu przybędzie. Która mała? Ta jest mała względnie. Walnę ją sobie tutaj. No, zaraz ją będę mógł postawić, więc to też jest ok. Dobra, 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 dobra. Opla. I jeszcze tą podstawową. Tylko podstawową dam gdzieś tutaj. Jeszcze, jak wygląda sprawa ze zdrowiem? Zdrowie. Cmentarz by się tu przydało postawić, bo jak mamy w ogóle ten cmentarzem sprawę? Nie ma tego dużo, nie ma też mało. Ale wydaje mi się, że ja już mogę robić krematorium. Gówno tam nie mogę. Dobra, więc sprawa się rozwiązała sama. Ja tutaj myślę, że sobie cmentarz jakiś dostawię, tylko że już przy budowaniu w tym kierunku i raczej może gdzieś tu. Gdzie to jest służba zdrowia, cmentarz. Się teoretycznie tu mieści. Z czemu by go tu nie postawić? O tu. Czekaj, ta szkoła prądu nie ma. Ta szkoła nie ma prądu. Dobra, na razie, wiecie co, da się to wyłączyć? Wyłącz na razie. Na razie to nie działa.
Na razie to nie działa, bo ja chcę sobie odłożyć jeszcze hajs na służbę zdrowia, którą dostawię. Właśnie, gdzie ja chcę ten cmentarz wpierdzielić? Może tu właśnie? Może tu go dostawię, bo będzie bliżej. Tak, tu mogę sobie dostawić tę klinikę. Mogę śmiało postawić jeszcze straż pożarną i policję. Ja to zechcę jak najbardziej zrobić. Tylko tak, co ja mogę? To mogę, mogę. Kosztuje niestety 12 tysięcy, więc dzisiaj, kurde, taki odcinek będzie na więcej kombinowania jak robienia czegokolwiek. Jak wygląda sprawa z prądem? Dobra, dochodzi tu prąd, więc możemy sobie to włączyć. Z powrotem. Straż pożarna, bo policji dojazd tutaj względny jest jeszcze. Sobie dostawię, myślę, że jak na tym osiedlu tam będę się gdzieś rozbudowywał, o tutaj, to wtedy gdzieś tu pierdyknę komisariat. Na razie chyba, chociaż, no jak widzicie, też przydałby się, wszystko by się przydało, kurwa. Dobra, zaraz, co ja miałem stawiać? W ogóle, jak mam sprawę z tymi szkołami podstawowymi uprawnieni? Dobra, chyba oleję tą szkołę podstawową, tam sobie dojeździć. Troszkę to co prawda daleko, więc myślę, że... A zaraz, to remiza jest. Chcę szkołę postawić. Tu jest szkoła podstawowa, więc tą szkołę podstawową chętnie to bym dał właśnie tu. Tak, wtedy ci nie będą w zasięgu. Ejej, tyle problemów. Coś tu zrobić. Dobra, niech to zrobimy tu taki kwartał, który będzie zespołem szkół. O. Dobra. Wydaje mi się, że te tereny już tutaj można powoli zabudowywać. Tak. Tylko, że sobie to zrobię tak, ale bez tych terenów tu. Bo tych nie chcę zabudowywać, szczerze powiedziawszy. Dobra, niech to się zabudowuje. Tutaj myślę, że jak najbardziej to i to chcę postawić. Tylko tak. Wiecie co? Ja sobie zrobię jeszcze tutaj malutką przebudowę. Pyk i pyk. O. Żeby sobie jeszcze troszkę tych terenów zarezerwować. A czemu ja tego nie mogę tu zrobić? Będę chciał tu jeszcze jeden teren dostawić, bo tak, z tych wiatraków z czasem zrezygnuję, tak, bo tutaj zapasu mam jeszcze sporo. Wiatr jakoś tam wieje, tu zasilanie mamy, tam mamy. Zacznę stawiać te spalarnie śmieci, więc problem z energią nam się względnie będzie do ogarnięcia. I wydaje mi się, że damy z tym radę. No kur, co tu się dzieje? Czy to tak rzeka tak szybko płynie? Co tam jest? Czy tam może ten coś pod ziemią się? Zaraz, gdzie tu piramida? No płasko tu jest. Co tu kurwa się dzieje? Że tu nagle takie... O, i znowu dno zaraz odkryje. Tu wystąpi z brzegów, tu pójdzie do góry. Patrzcie, już, o, już, o. No, kolejna fala powodziowa. No to będę musiał jakoś się ogarnąć. Jak to kurna zrobić? Bo nie chcę robić. Chociaż teoretycznie wiecie, co ja te nabrzeża mogę robić. Tylko gdzie one były? Czy to tu? Co to jest? To ogrzewanie jest. Ja nawet nie widziałem, że takie rzeczy mogę stawiać. Kurde. A to pewnie z tym nowym dodatkiem takie coś wyszło. Tak? Dobra, sami mają grzać. Ogarniemy to z czasem. Na razie nie ma na to pieniędzy. Przede wszystkim pieniądzów na to nie ma. Dobra, miał być robiony cmentarz, więc ja postawię cmentarz. I ten cmentarz postawię w tym miejscu. Czy tak tutaj? Nie, o tu postawię.
No i wraz postawiło mi się w tę stronę. Kurde, patrzcie. Chciałem i. I tak wyszło. Dobra. Zostało jeszcze do dostawienia. Klinikę mamy. Straż pożarną i policję. No, straż pożarną muszę koniecznie dostawić z tego względu, że potrzebujemy po prostu. Blisko lasy mamy, tak? I żeby to się wszystko nie paliło zaraz. W ogóle tak, myślę, że to osiedle spokojnie mogę tu rozszerzyć sobie i aż dotąd to będzie taka dzielnica mniej więcej, tak trochę na odpierdol to namalowałem, ale to nic. To osiedle tutaj też zechcę rozszerzyć sobie. Gdzieś o mniej więcej o dotąd, do tej drogi. Pyk. Dobra. Dolina Karp. I tak, strefę przemysłową. Zechcę sobie rozszerzyć tu. Pik, pik, pik. To na razie niech zostanie. Mamy te osiedla porozszerzane. Już miasteczko nasze zaraz będzie miało 8 tysięcy mieszkańców, więc będziemy te śmieci spalać. I pytanie, czy ja będę to chciał robić poprzez sortowanie? Czy poprzez spalanie? To by mi zostało, to bym zrobił spalarnię. To jest opróżnione, więc niech śmiało zbiera. To mogę teraz z kolei opróżniać. Myślę, że dostawienie jeszcze jednej z tego składowiska będzie najzasadne. Dobra, ja tego tu nie dostawię, więc to dam sobie po prostu. Czy może policejski, jak to mówię? Ja, tu dam straż pożarną. Policyjny dam z drugiej strony. A nawet tu gdzieś bliżej. Tu będziemy, co prawda, dalej do dojechania, ale da się to zrobić. Ok. To mi bardzo fajnie, wydaje mi się, udało zrobić. Te drogi, że udało się fajnie to złączyć. To z tego jestem bardzo zadowolony. Dobra, posterunek policji. Ile? 12 tysięcy to będzie mnie kosztowało. Dobra. Czy ja chcę taki? Może taki. On mniej miejsca zajmuje. Zasięg ma praktycznie ten sam. Dobra, dawaj to tu. I myślę, że możemy resztę sobie zabudowy już tutaj uzupełniać. Tak. To. Na handel niech oni sobie tam jeżdżą jak co daleko, byle nie. Tu na razie, o to, z tej strony zrobię takie handlówki. Czemu to mi się takie coś zrobiło? Ja chcę tu zabudowę. O, no i dobra. Tu troszkę handlowych dostawię. Na razie, wiecie co, w dalszym ciągu jest ten problem, że mam to zapotrzebowanie na mieszkaniówkę i tego nie mogę za cholerę zbić. Za cholerę nie mogę tego się pozbyć. Dobra. Tu mam to ogrzewanie. No właśnie. Będę musiał się raz zastanowić nad tym w następnym odcinku, wiecie, bo ten już w tym tego nie ogarnę. Tu jeszcze mi się dostawi się jeszcze jed, dostawi się po prostu jeszcze jedną dzielnicę mieszkalną i będzie się już uzupełniało te poprzednie paski. Przy ilu ja jestem w stanie odblokować dzielnice handlowe? Czy biurowe? Przy 8 tysiącach, więc to można by było tu zrobić, albo nawet tutaj, to gdzie chciałem właśnie te, kurde, dało mi to do myślenia w tym momencie. Zaraz odblokuję te właśnie dzielnice biurowe. Będą nowe miejsca pracy niezwiązane z przemysłem. Jak to w ogóle wygląda? Czy jestem w stanie to zapotrzebowanie podejrzeć? Nie bardzo. Więc ten konglomerat tutaj się będzie rozwijał jak najbardziej. To wszystko gra i buczy. Tego nie trzeba poprawiać. Mamy to. Mam obszar kampusu Srana. Tu te stadiony mogę.
Co to jeszcze jest? Rybołówstwo, przyjazd delfinom, piorun ochrony. Na razie burze nam nie grożą, więc tym się. O! To jest przydatne. To na pewno będę chciał sobie wykorzystać. Dobra, pauza. Pauza. Mamy spalarnię odpadów, więc pierwsze co to? Spalarnia, buduj. Pude, to nawet małe jest. Chciałbym, żeby to większe. Dobra, czy tak? Nie jestem z tego w stanie to pomieścić. No dobra, ale tak jestem w stanie. Co tu jest? Tu jest tak. Dobra, na razie to sobie zrobię w ten sposób. Jedną dostawię i zobaczymy, na ile mi to wystarczy. Dalej, co ja tu mogę stawiać? Nie, krematorium nie mogę, za to baza helikopterów medycznych nie. Sauna? Okej, okay. No nie widziałem takie rzeczy. Dobra, mogę sobie dokupić nowy teren i ten nowy teren będę chciał sobie kupić. Myślę, że tu to będę mógł. Miał taki kwadracik dostępny sobie dokupię albo tutaj, żeby mieć dostęp do autostrady już. Albo tutaj, gdzie będę mógł jeszcze tą mieszkaniówkę w tym kierunku pociągnąć. Jak widzicie, rzeka tutaj jest troszkę zasmrodzona, ale tam. Nie interesuje mnie to. Tutaj będę w stanie zrobić jakiś rezerwat generalnie. Ewentualnie tu na tym wzgórzu. Gdzie z tego wzgórza właśnie będzie fajnie widoczne nasze miasteczko. Ja tu będę może coś takiego robił. Ale no dzisiaj tego niestety nie uda mi się ogarnąć. Mamy tak. Popatrzę właśnie z tym. Z tymi ściekami. Właśnie, prąd, okej, jest, dobra. Więc te spalarnie odpadów jeszcze jak jedną dostawię tutaj. Kurde, to będzie kosztowało. Ile to? 1400? Dobra, na razie starczy. Na razie prądu mamy. Będzie nam brakować. Wtedy pomyślę na pewno z dostawieniem elektrowni naftowej. I właśnie tych spalarni odpadów, które tutaj wydaje mi się, że będą coraz bardziej zaspokajać nasze potrzeby. Wykorzystanie wysypisk jest ok. Produkcja odpadów 102, 216. Pojemność wysypisk. Jest ok, powiedzmy. Jeśli chodzi o te sprawy, dobra, tutaj mi się wydaje, że nie będzie złym pomysłem, jeżeli te drogi sobie połączę. Ile tu jest w ogóle? Raz, dwa, cyk. O, takie coś sobie zrobię. Cyk, cyk, cyk. I opla. I dobra, i zrobię to w ten sposób. Bo czemu by nie? No i tego w zasadzie mi nie będzie potrzeba tutaj. O, na razie przydaje. Nie chodzi się. Rozładowują tędy. Tu ronda na razie nie stawiam, może z czasem coś takiego ogarnę, dlatego sobie rezerwę terenu zostawię. Co tam by mogę robić? Co to jest? To jest do autobusu wycieczkowego. Jakby mieli gdzie jeździć, to bym to postawił. Na razie nie mam. Odczepta się ode mnie. Dobra, prądu mam, to mam, to mam. No i wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, dużo żeśmy zrobili. Cały czas to nieszczęsne zapotrzebowanie na mieszkaniówki mnie męczy i nie chcę odpuścić, dlatego dzisiaj już tego nie będę robił. Hajsu mamy, z hajsem się nic się nie muszę przejmować. Krematorium nie mam odblokowanego, mam za to saunę, mam ten Centrum Zdrowia Dziecka. Co to daje? Idź mnie z tą kudę dupę zawracasz. Tylko to nie jest drogie w sumie. Dwa budynki dostawić, 1,18. No to nie stać mnie w sensie bardziej tym. Bardziej finansowym. Natomiast utrzymać się jak najbardziej będę w stanie. Więc to myślę, że z czasem się dostawi. W jakimś takim ustronnym miejscu, powiedzmy, gdzieś tu może. No, Centrum Zakład Opieki nad Seniorami to przy cmentarzu, żeby było blisko.
No taki centrum zdrowia dziecka, no to przy szpitalu, który gdzieś tutaj może zmieszczę. Dobra, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zachęcam do łapek w górę, zachęcam do subskrybowania kanału, dzięki czemu nas będzie więcej, więcej osób dotrze, więcej osób będzie oglądało, za co jestem bardzo serdecznie wdzięczny. Bijecie po prostu wszelkie rekordy. Następny odcinek w czwartek. Zobaczymy, w jakich będziemy nastrojach po meczyku jutrzejszym. I tyle. Jeszcze raz. Dzięki, że ze mną jesteście. Trzymajcie się i będziemy dalej rozwijać nasze miasto. Bajo.